Witam Państwa serdecznie w Książnicy Kartonoskiej na kolejnym spotkaniu z historią Jeleniej Góry, z którą cały czas zapoznaje nas od jakiegoś czasu pan Eugeniusz Gronostaj. Kropi cierpliwie tajemnice, przesłanki, które pozwalają domyślać się, jak to kiedyś bywało. I dziś mamy z cyklu tych zagadek Jeleniogórski Zamek. Ja bardzo się cieszę, że Państwo tak interesują się historią Jeleniej Góry i gromadnie do nas przybywają. I zapraszam serdecznie na dzisiejsze spotkanie, oddając głos panu Eugeniuszowi. Zapraszam serdecznie. Również też witam bardzo serdecznie, tak szerokie grono i myślę miłośników historii na tyle tajemniczej, szczególnie dotyczącej Jeleniej Góry, że są tak zwane białe plamy, nie? Białe plamy, które czasami odkrywamy, ale mi się rymnęło. Fajnie. Ale trochę bliżej o sobie. Oczywiście ja jestem z wykształcenia chemikiem, ja nie jestem historykiem, żeby tu była jasność, ale konkretnie od 6 lat codziennie zaznaczam, grzebię i w dokumentach, jak i również i w terenie, gdzie czasami udaje nam się coś znaleźć, czyli nawet pod postacią różnego rodzaju skorup, między innymi tutaj przyniosłem taki zdobycz z terenu przylegającego właśnie do wzgórza Krzywoustego. Zaznaczam, że to nie jest wzgórze Krzywoustego, tylko teren przylegający do wzgórza Krzywoustego, gdzie również na tym terenie w czasie wykopali prac przy zakładaniu źródła ciągu gazowego, udało się coś tam nieco znaleźć, co niejako udowadnia, że nie tylko same wzgórze Krzywoustego powinno być obiektem zainteresowania, nazwijmy to różnego rodzaju służb, ale również cała ta okolica, która jednak daje nam pewne dowody, że coś tam się działo. Działo oczywiście w dalekiej przyszłości, bo wiemy, że była wojna 30-letnia, w czasie tej wojny 30-letniej Jelenią Górę dotknęła największa, nazwijmy to, tragedia, a mianowicie miasto było przez 67 dni oblegane. Praktycznie miasto wtedy było zamienione w twierdzę. W mieście znajdowała się 200-osobowa załoga szwedzka. Oczywiście mieszkańcy wspomagali załogę szwedzką. Można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat mieszkańcy Jeleniej Góry pomagali Szwedom akurat w tym okresie, to jest rok 1640. No mianowicie dlatego, że w roku 1640 został spalony i zniszczony Jawor przez wojska cesarskie, które weszły, nazwijmy to, na swoje ziemie, ale w akcie zemsty zamknęli, załóżmy, grupę, załóżmy, Jaworzan do kościoła i spalili i podpalili. Stąd na wieś o tym oczywiście Jeleniogórzanie też przystąpili do obrony miasta i miasto było oblegane przez 67 dni. Praktycznie po oblężeniu w granicach miasta pozostało tylko i wyłącznie 8 rodzin. 8 rodzin katolickich, pozostałe rodziny wyprowadziły się z miasta, dopiero później Jeleniogórzanie wracali do miasta i tak dalej. Ale jest sprawa jeszcze również inna, mianowicie dotycząca samego Zamku Jeleniogórskiego. No, dzisiejsze spotkanie takie będzie trochę kontrowersyjne, między innymi, bo przeważnie jest głoszona teoria, że Zamek Jeleniogórski był zbudowany na wzgórzu Krzywoustego. Wiele faktów za tym przemawia, między innymi i badania archeologiczne, które były tutaj prowadzone i przed II wojną światową, i po okresie II wojny światowej. Wiemy, że był okres badań, gdzie między innymi poprzez badania próbowano udowodnić, że akurat to, co znajdujemy na wzgórzu Krzywoustego, idealnie pasuje do okresu Bolesława Krzywoustego, ale rzeczywiste wyniki badań pokazują, że to, co tam znajdujemy, pochodziło z okresu późniejszego. Postaram się tutaj niejako przybliżyć ten okres, kiedy ten Zamek Jeleniogórski istniał, a między innymi dlatego, że był to również burzliwy okres tych ziem, bo faktycznie, jak się okazuje, i przejrzymy wszelkiego rodzaju dokumenty, a jest ich wiele, to z tych dokumentów możemy się dowiedzieć, że te ziemie, czyli tu, gdzie jest Jelenia Góra, były zmieniane jak rękawiczki, ale konkretnie przez władców tych ziem. Czasami nie toczono wielkich wojen, wielkich bojów, tylko po prostu
starszy brat, młodszy brat. Starszy brat miał przewagę, powiedział, od dziś jest, te ziemie są moje, a od jutra są te twoje i tak dalej. W ten sposób tutaj to się praktycznie odbywało. Tutaj postaram się to mniej więcej przybliżyć. Teraz tak, przez te 6 lat, które grzebię tutaj w tej ziemi, udało mi się dotrzeć do wielu dokumentów. Praktycznie mogę powiedzieć, że wszystko to, co jest w wersji cyfrowej, w bibliotekach, nazwijmy to światowych, mam tutaj dokładnie na tym komputerze. Wszelakiego rodzaju dokumenty typu graficznego, typu załóżmy starodruki, są tutaj do przejrzenia. Oczywiście nie jestem w stanie tego dokładnie sam przerobić, bo faktycznie jest to ogrom materiału, który niejako daje pewien obraz tego, co tutaj się działo. Bo praktycznie to jak zajrzymy do wszelakiego rodzaju kronik, które są dostępne, załóżmy tutaj na obszarze miasta, ostatnio były wydane 3, to praktycznie ta cała historia miasta zamyka się tylko wyłącznie do granic muru. Natomiast mało się pisze i wyjaśnia, dlaczego akurat taka sytuacja zaistniała w mieście, a nie inna. Stąd tutaj oczywiście źródłem, który korzystałem, to były te jeleniogórskie kroniki Celera, Hensela, Herbsta i Fochta. Dalej, ważny dokument, o którym mało się mówi, to jest przypisy Mindera, ale do jego dzieł poetyckich. Zawsze tam na dole, w części dolnej było bardzo wiele fajnych, ciekawych przypisów, które między innymi dużo się możemy dowiedzieć o historii księstwa, między innymi Jeleniej Góry. Dalej mamy kronikę księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Proszę bardzo. Kronikę księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Ten starodruk posiada w swoich zasobach. Pokażę tutaj tylko stronę tytułową. W każdym razie jest to, można powiedzieć, pierwszy dokument pisany, w którym znajdujemy historię Jeleniej Góry i okolic. Dokładnie. Na ten dokument powoływali się między innymi twórcy późniejszych kronik, czyli Celer, Hensel i tak dalej. Dalej. Mam posiada również bogaty zasób dokumentów pod nazwą Kodeks Śląska do roku 1372, czyli zbiór wszystkich dokumentów, jakie zostały w tym czasie wydane. Dodatkowo tutaj jest jeszcze ten pan, który gdzieś tam powiedzmy w okolicy Świdnicy, a może ze samej Świdnicy, również założył stronę internetową i na tej stronie praktycznie wszystkie te dokumenty również udostępnia. Wersji tłumaczonej, wersji nietłumaczonej, w razie tytuł strony, w razie jak ktoś z Państwa tym się interesował, to jest Dokumenty Śląska, tak to się nazywa. Dalej, ważny dokument Janina Nowakowa, to jest roku 1951, ale pokazuje rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, co tutaj za chwileczkę pokażę. Dalej, Ewa Różycka, no to jest dokument, książka znana, wydana w roku 1975. Dalej, zbiór map, czyli map historycznych, wersji elektronicznej pozyskane różnymi sposobami i z różnych źródeł, a do tego również mapy własne stworzone specjalną techniką, a mianowicie tutaj wykorzystałem to, że trochę w kartografii się znam, no i między innymi korzystając z jednego oprogramowania, praktycznie na sytuację współczesną, czyli na mapę współczesną warstwicową nanosiłem starą sytuację historyczną i z tego też fajne, ciekawe wnioski wynikają. Praktycznie mam zrobioną mapę Dolnego Śląska od obszaru, czyli od Nysy Łużyckiej praktycznie do wysokości brzegu na rok 1600, na rok 1700. Dokładnie pokazuje, jak przebiegały szlaki komunikacyjne, gdzie były zbudowane wiatraki, gdzie były zbudowane młyny, gdzie znajdowały się inne obiekty, zarówno obronnego. Wszystko na tej mapie zostało pokazane. No i dalej to, co jest ważne, to jest topografia terenu. A topografia terenu to znaczy poddana głębokiej analizie rzeźba terenu, wody, pokrycie, ślady i pozostałości. Oczywiście topografia terenu odczytana ze zdjęć satelitarnych i ze zdjęć i z map, które są dostępne, bo wystarczy wpisać na Google hasło Geoportal i praktycznie udostępniana jest mapa nazwijmy to ziem Polski w różnej skali, w razie i dokładnie szczegółowo z rzeźbą, jak i również z granicami działek, wszystko na tej mapie możemy znaleźć.
A dodatkowo jestem biegaczem i praktycznie codziennie biegam po tym terenie i praktycznie w promieniu 30 km od Jeleniej Góry. Wszystkie większe skały, większe kamienie są znane, łącznie z tymi kamieniami, na których znajdujemy ślady krzyża, ewentualnie wykopalisk, czyli dokładnie tak sprawa wygląda, nie? Czyli to jest dokładnie 6 lat biegania. I takie są tutaj dokumenty. Jest tych dokumentów, nie wiem, zbór, no jakbyśmy to chcieli przetworzyć, to jest kilka tysięcy stron i kilka, powiedzmy, set pięknych, ładnych grafik, które tutaj oczywiście w tej chwili przedstawię. Więc tak, Kronika Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, dokument oczywiście wydany w roku 1667. To jest ten dokument, na który powołali się nasi, załóżmy, kronikarze. A teraz tak, wracając do kronikarzy, to trzeba dodać, że to nie byli zawodowi kronikarze, czyli to byli tacy sami ludzie jak ja, czyli krótko mówiąc, pasjonaci. Jeden był nauczycielem, drugi był innym, ale przy okazji zajęli się historią Jeleniej Góry, spisali to i ładnie i pięknie. W razie mamy tak, Kronikę Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, dalej dokument Celera, no, który jest dostępny również na stronie internetowej Archiwum Państwowego, czyli tak zwanej wersji elektronicznej. No i tutaj Kaspar Gottlieb Lindern, czyli ten, o którym tutaj wspominałem, czyli tak zwane wydał wiersze niemieckie i na stronie setnej, kilkadziesiąt stron poświęcił dokładnie zamkowi Jeleniej Górskiej. Tam znajduje się zbiór dokumentów, opis historii, właścicieli i tak dalej. Tyle, że cały czas ten autor umiejscawia ten zamek na wzgórzu Krzywoustego, czyli dawnym Hausberg. Nie? Teraz mówiąc o Hausberg, no trzeba tutaj z rezerwą do tego podchodzić, dlatego, bo jak się okazuje, to takich Hausbergów, załóżmy, na tych ziemiach to było bardzo dużo. Swój Hausberg miała Lubań, swój Hausberg ma jeszcze obecnie Görlitz, swój Hausberg miał tam, załóżmy, Wrocław i wiele miast niemieckich. Wszystkie miały swój Hausberg, nie? Czyli tak samo Jelenia Góra też swój Hausberg miała. Czy to dokładnie było z góry Krzywoustego, to my dokładnie nie wiemy, jak to było 5, załóżmy, wieków temu. To pewne wątpliwości, które tutaj się pojawiają. No i dokumenty były spisane przez kronikarzy pruskich, to jest Hensel, kronika napisana w roku 1797. Jest to historyczno-topograficzny opis miasta i praktycznie on tutaj powołuje się i na dokumenty Hensela, jak i również na Sonę, czyli kronikę Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Tyle, że tutaj wracając do Hensela, trzeba wspomnieć, że z rezerwą odnosił się do tego, co napisał Celer. To co trzeba wspomnieć. Uznawał natomiast Lindera. Mówił, że był bardziej dokładny, szczegółowy i faktycznie w tych dokumentach Lindera znajdował wiele ciekawych informacji. Ja tutaj jako ciekawostkę powiem to, że najczęściej to jest wspominane było o tym, że oczywiście Bolesław Krzywousty był na tych ziemiach, założył, zbudował zamek na wzgórzu Krzywoustego. No i do tego cała historia się zamykała. Albo wcześniej tam było też mowa, że tutaj był przewodnik, przyprowadził, załóżmy, przy Bolesława Chrobrego, nazywał się, nazwijmy po naszemu, Jelenik i tak dalej. Natomiast Linder pisze całkiem coś innego. Mianowicie pisze to, że oczywiście na tych ziemiach w roku 1000, tam w czasach panowania Chrobrego, znalazł się książę czeski Jaromir razem z bratem, wygnani z kraju czeskiego. I to jest fakt historyczny, że coś takiego miało miejsce. Oczywiście książę Jaromir później wraca do Czech, nawiązuje, nazwijmy to po naszemu, spółkę z cesarzem Niemiec i wkraczają na ziemię, nazwijmy to, Polski. I zaczyna się kolejny rozdział historii, czyli wojny. To jest strona tytułowa i fragment tekstu, który odnosi się do historii zamku Jeleniogórskiego. To jest Kronika Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Jak kogoś z Państwa to interesuje, całości ten dokument jestem w stanie udostępnić. Jest tam sporo stron poświęconych Jeleniej Górze, nie? Czyli historia kościoła, nazwijmy to Pankracego, cała, i dalej tutaj jest mowa o świątyni Wolfganga. Praktycznie wszystko to, co znajdujemy w późniejszych kronikach, znajduje się dokładnie w tym samym dokumencie. Tyle, że
W tym dokumencie również znajdujemy informacje. Tutaj, dokładnie tu zaznaczone, tu podkreślone, że na Hausbergu został zbudowany, został zbudowany zamek, no i tu podana odległość, nie? No i zbudował go Bolesław Krzywousty. To jest dokładnie ta informacja tutaj w tym dokumencie zapisana. Nie? No tak strona tytułowa wygląda tego dokumentu. I warto go jeszcze bliżej zgłębić. Natomiast mówię o Blinderze, on wydał ten zbiór wierszy, ale w tym zbiorze znajdujemy właśnie ten pełen rozdział poświęcony historii zamku, czyli zamku Jeleniogórskiego. Znajdujemy w tym tekście wykaz dokumentów, akty, rok wydania, pełne treści również tych dokumentów, wersji, nazwijmy to, oryginalnej, ewentualnie niemieckiej. W razie jest to dosyć fajny, ciekawy materiał, który warto przestudiować, bo kończy on się na roku 1470 którymś, ale pokazuje niejako pewnym przybliżeniem historię właśnie tego naszego dawnego zamku Jeleniogórskiego. Mapy teraz, do których udało mi się tutaj dotrzeć. No praktycznie wszystkie mapy tutaj, do wszystkich map udało mi się dotrzeć, które niejako z tych map możemy odczytać i układ szlaków komunikacyjnych, jak i również miast, które, czy miejscowości, które istniały tutaj na tym obszarze na przełomie wieku, powiedzmy, XVII i wieku XVIII. No, górna mapa to jest mapa zrobiona w roku 1736. Jest to mapa zrobiona w nowej technice, gdzie praktycznie, można powiedzieć, ten autor tej mapy wykorzystał już w pełni i kompas, załóżmy, i orientację w naszym terenie, i dokładnie tutaj oddał na przykład całą sytuację topograficzną na obszarze Jeleniej Góry. Tu znajdujemy dokładnie w tym miejscu Jeleniej Górę. Tutaj znajduje się wzgórze Hausberg. No i oczywiście tu mamy rzekę Bów i rzekę Kamienną. Rzekę Kamienną, gdzie obie rzeki spotykały się w tym okresie przez wzgórze Krzywoustego, nie tak jak obecnie za wzgórze Krzywoustego, bo to jest dopiero późniejsze zdarzenie. W razie widzimy tutaj i układ komunikacyjny. No i trzeba tutaj dodać, że tu na tej mapie Jelenia Góra jest zaznaczona specjalnym znakiem korony, co oznacza, że Jelenia Góra w tym okresie jest miastem królewskim. Miastem królewskim na szczególnych prawach. Było to miasto weźmildowe, kiedyś któryś tam temat naszego spotkania to poświęcę dokładnie roli miast weźmildowych, bo faktycznie ich rola była tutaj no, znacząca. Nie tylko dla samej Jeleniej Góry, ale również dla wielu innych miast, które dokładnie były miastami weźmildowymi. Czyli mieliśmy tutaj Księstwo Jaworskie. W Księstwie Jaworskim to był Jawor, dalej Świeżawa, Jelenia Góra, Lwówek i Bolesławiec. To były cztery miasta weźmildowe. Teraz, jeżeli popatrzymy na te miasta weźmildowe i na odległości pomiędzy tymi miastami, to zauważymy tutaj pewnego rodzaju prawidłowość. Prawidłowość wynikającą między innymi z odległości, ale miasta weźmildowe to był złoty interes dla właściciela tych ziem. Jego tam specjalnie nie interesowały może i kopalnie czy coś takiego. Dla niego złotym interesem to było miasto. To jest dokładnie to samo, co deweloper obecnie buduje dom i oczywiście on chce na tym zarabiać. Wtedy też właściciel tych ziem zbudował miasto i kazał sobie płacić za wszystko. Wjeżdżałeś do miasta przez bramę, trzeba było zapłacić. Chciałeś handlować, trzeba było zapłacić. Drogi przymusu handlowego były, trzeba było zapłacić. Brody były, trzeba było zapłacić. Za wszystko trzeba było zapłacić. A że trzeba było się poruszać po drogach, to po to zbudowano między innymi zamki, żeby między innymi ten, był kontrolowany cały ruch. Między innymi. Trzeba tutaj dodać, że Jelenia Góra miała swoją komorę celną. Komora celna wiadomo do czego służy. Do tego, żeby ściągać tylko i wyłącznie pieniądze. Czyli robiono oczywiście na tym interes. To częściowo oddaje nam ta mapa. Druga mapa pochodzi z końca wieku XVII, również tu jest pokazane miasto. Mamy również wzgórze Hausberg i na tej mapie są zaznaczone ruiny. Nie? Ruiny, tu możemy w domyśle zawsze powiedzieć, że są to ruiny właśnie zamku Jeleniogórskiego. No oczywiście widzimy tutaj obie rzeki, które tutaj łączą się w okolicy wzgórza obecnego Krzywoustego. Druga mapa też pochodzi z końca XVIII wieku. Tyle, że orientacja tej mapy jest przesunięta o 90 stopni, czyli
praktycznie, o ile na tych mapach północ znajdujemy w części górnej mapy, to na tej mapie północ znajdujemy tutaj po lewej stronie praktycznie. Takich map oczywiście mam wiele zrobionych, pozyskanych różnymi sposobami, różnymi technikami. Oczywiście pozwalają nam te, no, mapy te można robić, składać na zasadzie puzli, technika, ewentualnie do przekazania, jeżeli ktoś by chciał te mapy również w ten sam sposób robić. Ale dodatkowo, żeby później posiadać własne zasoby map i te zasoby map wykorzystać do różnego rodzaju prezentacji, no to zrobiłem swoje własne mapy, gdzie podkładem jest mapa współczesna i na tą mapę współczesną jest naniesiona stara mapa, stara sytuacja historyczna. No to jest akurat na tą mapę naniesiona sytuacja historyczna w południowej części Księstwa Jaworskiego, a konkretnie Beźbiltu Jeleniogórskiego. Tutaj znajdujemy Jeleniogórę, cały układ komunikacyjny, dalej w szczegółach powiększeniu na tej mapie możemy zobaczyć, gdzie znajdowały się młyny, bo tych młynów tu faktycznie było kilka, jak były rozmieszczone w miejscowości, jaka ich była rola, gdzie znajdowały się kopalnie, bo tych kopalń tutaj na tym obszarze znajdowało się dosyć sporo. Na obszarze zarządzanym między innymi przez Jelenią Górę, to kopalnie znajdowały się na obszarze tutaj okolicy Miedzianki i Janowic Wielkich. Dalej znajdujemy również ślady, czyli duże kopalnie, ta dawniej nosząc miejscowość nazywana Altenberg, obecnie Radomierzyce. No i tych mapach również znajdujemy dużo informacji o kopalniach istniejących na obszarze Jeleniogórskiej, czyli na północ od Jeleniej Góry, czyli Grunau, czyli obecny Jeżów Sudecki. Pamiątką niby ma być nazwa jednej z gór, czyli tak zwana Góra Srebrna. Nie? No ale tych map jest, posiadam też spory zasób i praktycznie one oddają całą sytuację. Wszystkie mapy zostały poddane głębokiej analizie, czyli i satelitarnej nazwijmy to, i porównanie z mapami współczesnymi. Również to, co w tej chwili widzicie Państwo, to jest też własny wyrób, czyli jest to plan Jeleniej Góry na koniec, teraz na powiedzieć na połowę wieku XVIII. Plan Jeleniej Góry zrobiony w oparciu o informacje odczytane z mapy administracyjnej Jeleniej Góry z roku 1787. Czyli tutaj widzimy wzgórze Krzywoustego i cały układ komunikacyjny. To, co jest kolorem zielonym zaznaczone, są to ogrody i łąki, gdzie praktycznie w tym okresie, jak tutaj Jelenia Góra, no to wynęła z tego, że było tutaj sporo bielar i praktycznie Jelenia Góra wtedy była, można powiedzieć, miastem światowym, nie? Bo posiadała swoje domy handlowe rozsiane na całym świecie. To jest Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Hamburg, Lizbona. Dlaczego? Dlatego, że Jelenia Góra no, miała swój patent na produkcję cienkiego płótna lnianego, czyli i to płótno znajdowało zbyt, no i każdy większy dom handlowy musiał oczywiście sprzedawać płótno jeleniogórskie, oczywiście ono było sprzedawane pod inną nazwą. Ale widzimy tutaj, co na tym schemacie widzimy. Praktycznie tu widzimy obecne Stare Miasto, czyli układ komunikacyjny praktycznie nam się nic nie zmienił. Natomiast miasto było otoczone podwójnym murem. Dalej to, co tu jasnym kolorem jest znaczone, to opisane było na starych mapach jako fosa. Ale to nie była fosa w prawdziwym tego słowa znaczeniu, tylko to był rów, który od czasu do czasu się wypełniał wodą, ale w czasie, nazwijmy to, intensywnych opadów. No i taki opad był oczywiście potrzebny dla miasta, bo wiadomo, co w środku było. No, w środku był jeden wielki brud, no i trzeba było to wypłukać i wymyć. No to oczywiście taki większy deszcz zawsze pozwala nam to wypłukać. Ale co tutaj jest ważne i charakterystyczne, że układ komunikacyjny i najbliższego otoczenia poza murami miasta do dnia dzisiejszego się nie zmienił. Czyli to, co w tej chwili jest kolorem jasnym zaznaczone, to jest obecna ulica Bankowa. Tam pod tym asfaltem, który tam w tej chwili się znajduje, jakbyśmy pogrzebali, to byśmy najprawdopodobniej znaleźli jakieś palisady, co może tutaj może udowodnić Pan, że te palisady oczywiście mogą pochodzić z czasów dawnych, ale najprawdopodobniej z okresu wojny 30-letniej, kiedy Jelenia Góra stała się twierdzą, i praktycznie oprócz tak zwanych murów pierwszego, muru drugiego, wokół praktycznie Jeleniej Góry usypano wał ziemny, nie? Czyli tak zwane szańce. Szczególnie Jelenia Góra w tym okresie była, szańce broniły dostępu do bramy zamkowej, to co tutaj pokazuję, i do bramy ulicy Długiej. Natomiast również były usypane szańce, ale od strony północnej przy bramie Bojanowskiej. Teraz to.
na tej mapie, jak powiększymy, na tej wersji, którą mam zrobioną elektronicznie w dużym powiększeniu, to możemy zauważyć, na rzece Bóbr, w tym miejscu, tam gdzie obecnie mamy ulicę Grunwaldzką, istniał most, ale jednocześnie przeprawiano się przez rzekę również brodę. Czyli większe wozy przemieszczały się brodę. Również na tych mapach starej administracyjnej znajdujemy przejście tu, w tej części. Czyli to było skomunikowane. Tutaj znajdował się nowy młyn, no i przejazd tutaj przejście przez rzekę Kamienną na tym kierunku. Czyli dwa w zasadzie najbliższe przeprawy, dawne przeprawy brodowe, bo tak to można przypuszczać. No i tutaj w tej części, czyli tam obecnie mamy ulicę Ruzaną, ale dawniej to była dzielnica, która nosiła nazwę Rozewa. I tak wyglądała Jelenia Góra dawniej. Kolorem brązowym to oznacza, że wszystkie domy były wtedy kryte gruntami. Jeżeli mówimy o czasach średniowiecznych, to cała Jelenia Góra była drewniana, za wyjątkiem później niektórych tylko budynków, bo wiemy, że Jelenia Góra w swojej historii dwa razy była doszczętnie spalona. Praktycznie całe wszystko, co było w obrębie murów, było spalone. Przepraszam, ale to na tej mapie nie było żadnej drogi do tego miejsca, które nas interesuje. Czyli do tego zdrowia. No właśnie, chciałem tutaj, zaraz tutaj wrócę do tego. Czyli teraz tak. To jest wierna kopia, czyli tutaj praktycznie nie znajdujemy na tej mapie, ale to jest, zaznaczam, mapa z połowy wieku XVIII. A teraz zamek jeleniogórski był rozebrany w roku 1433, tak? Jest gdzieś tam zapisane w różnego rodzaju dokumentów. To minęło powiedzmy 300 lat. Nie? To sytuacja i topograficzna i inna, i sposób wykorzystania tych obszarów się zmienił. Ale teraz przechodzę do kolejnej mapy, która była do tej pory mało prezentowana, bo to jest to mapa, wierna kopia mapy z roku 1760. Ta mapa dokładnie pokazuje nam sytuację topograficzną, jak i również otoczenia samej Jeleniej Góry. Tu jest Jelenia Góra, w tej części, co pokazuje. To, co tutaj znajdujemy, to jest obecne wzgórze Kościuszki. Na tym wzgórzu Kościuszki dokładnie zaznaczone położenie dawnej szubienicy, jak i również pola, które tutaj noszą pola kata, nie? Czyli możemy domyślne tutaj jeszcze sobie dopowiedzieć, nie? Co się działo ze skazanymi. Kat miał swoje pole, no i tam oczywiście chował. Czyli to jest wzgórze Kościuszki. Widzimy, że całe wzgórze było niepokryte lasem, czyli krótko mówiąc łysem. Tutaj mamy cały układ od strony północnej, czyli tutaj mamy rzekę Bóbr, młynówkę obecną. Tu widzimy, że rzeka Bóbr płynie takim zakolem po to, żeby połączyć się z rzeką Kamienną przez wzgórze Krzywoustego. Wzgórze Krzywoustego w tamtym okresie jest całkowicie puste, pozbawione jakiejkolwiek praktycznie roślinności, za wyjątkiem tego obszaru od strony północnej. Dalej, las tylko rósł na zboczach Bobru, czyli na zboczach stoków opadających w kierunku do Bobru. Nie? Reszta to były pola. No i tutaj mamy ten ciekawy układ rzeki Kamiennej. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, w tej części, na tej mapie, jest zaznaczony folwark. Natomiast tutaj znajdujemy las, który wtedy się nazywał lasem szpitalnym. Nie? Czyli właścicielem tego lasu był szpital. To jest rok 1760, czyli to jest tak zwana jakaś zaszłość historyczna. No i tutaj cały układ, czyli tutaj znajdujemy miejsca, załóżmy, które obecnie są pokryte lasem, wtedy były podkryte. Tu jako ciekawostkę dodam, bo to jest tak zwany Góra Godzisz, to gdzieś jest tutaj, w tej części. No i później tutaj mamy górę, która przylega do tych tak zwanych działek. I tutaj trzeba jedną rzecz ciekawą dopowiedzieć, a mianowicie to, że na tej górze znajdujemy szańce. Szańce, którymi specjalnie nikt się do tej pory nie zainteresował. Znajdujemy również na tej górze jakieś fragmenty muru. Nie wiem, jakiego są przeznaczenia, ale najprawdopodobniej te szańce pochodzą z okresu wojny 30-letniej. Wiemy, że Szwedzi tutaj dosyć często przeżywali w tych okolicach. Między innymi odblokowując Jelenią Górę w listopadzie w roku 1640 zajęli wzgórze Krzywoustego, jak i również inne okoliczne wzgórza, najprawdopodobniej również i tą część, prowadząc ostrzał. Ale również z przekazów historycznych jest wiadome, że Szwedzi w roku 1643 wrócili tutaj na legowiska tak zwane zimowe, zajmując wioski takie jak Goduszyn i inne tutaj okoliczne, po to, żeby przezimować i dalej tutaj grasować w okresie letnim.
i stąd może w tym okresie zbudowano również te szańce. Ale jest to ciekawe również no, obiekt i ciekawa góra. Nie? No, nawet miałem okazję i przyjemność tutaj z kolegią jednym ostatnio biec przez tą górę, a w tej chwili jest ta góra praktycznie odkryta, bo jak latem się udamy tam, to widać jeżyny, wysokie zarośnie, na pewno specjalnie nie można zobaczyć. Ale teraz, jak to się mówi, wczesną wiosną tam się udaje, praktycznie można zobaczyć te stare wykopane rowy po dawnych umocnieniach, które na tym się znajdują. Dosyć ciekawa, fajna mapa. Ona obejmuje się północną część, czyli tutaj na tej mapie znajdujemy Jeżów Sudecki, znajdujemy również tą górę Stromiec i za górą Stromiec tą wioskę. Czyli od tej strony jest ta mapa rozbudowana jak już w kierunku tutaj południowym. Ta mapa praktycznie znajduje się w tej chwili w archiwum państwowym, ale jest szczępa. Ona jest w tej chwili nie jest znana, nie jest udostępniana. No tu jest akurat wersja elektroniczna, która możemy tutaj wykorzystać. No i teraz, co znajdujemy w tych starych kronikach? Różnego rodzaju kronikach. Kronice Kielca Świdnicko-Jaworskiego i innych znajdujemy opis, zapis, że w 1002 roku Jelenia Góra była małym targowiskiem. Co w przekazach historycznych mówimy, że mogła być osadą targową, co mogła być prawdą oczywiście. Bo faktycznie i topografia terenu, i okolica, załóżmy, i warunki, które tutaj istniały, faktycznie predysponowały do tego, żeby tutaj zbudować tego rodzaju osadę, co za chwileczkę tutaj dopowiem. W 1004 roku w Kotlinie Jeleniogórskiej miał przebywać książę czeski Jaromir, to jest ten, o którym tutaj powiedziałem, wygnany z kraju czeskiego. I wiem, że to był konflikt wtedy z Bolesławem Chrobrym. Teraz pytanie, a którędy on się tutaj mógł dostać do Kotliny Jeleniogórskiej? Jak poddamy głębokiej analizie właśnie topografii terenu i mapy wszelakiego rodzaju, plus zdjęcia satelitarne, to się okazuje, że nie musimy załóżmy do Pragi udawać się przez Karkonosze, bo wystarczy udać się w kierunku na zachód, w kierunku na Mirsk i dalej odejść w kierunku na południe i praktycznie mamy otwartą drogę na Pragę. I praktycznie i latem, i zimą, i jesienią, i wczesną wiosną praktycznie na te do Kotliny Jeleniogórskiej od tej strony możemy się dostać. Dowód jest też namacalny, bo w okresie wojny 30-letniej do Kotliny Jeleniogórskiej weszła armia Lisłowczyków, ale od strony Mirska. Byli przebywali gdzieś tam na ziemiach niemieckich, przemieszczyli się w rejon Pragi, następnie z Pragi na ziemię Kotliny Jeleniogórskiej weszli od strony Mirska, wzdłuż pogórza udali się do Kowar, w Kowarach zatrzymali się na dwa dni, w Kowarach, jak to się mówi, po swojemu zrobili porządek i nastąpił tak zwany przemarsz w kierunku na północ, w kierunku Rzeczpospolitej, czyli dotarli pod mury Jeleniej Góry, oczywiście Jelenia Góra nie otworzyła mu, również udali się do Oblenia, tam znowu zrobili porządek po swojemu, no i tak to się tutaj działo. Nie? Dalej w przekazach również znajdujemy informację, że w roku 1108 do 111, że Bolesław Krzywoucki zakłada miasto lub osadę, na wzgórzu buduje zamek, no o tym pisze, na Sodę, Linder, no i innymi ludźmi dalej, tu Celer, któryś powołał właśnie Baton, co zapisał na Sodę. Dalej, 13 lipca 1281 roku znajdujemy dokumenty w kodeksie dyplomatycznym, jak i również na tej stronie internetowej, informację, że w Jeleniej Górze książę Bernard, pan na Lwówku, nadał Janinito 100 łanów ziemi nad rzeką Kamienną. Co to oznacza? Że Jelenia Góra w tym okresie istniała. Najprawdopodobniej, jeżeli książę tutaj przebywał, to musiał przebywać zresztą na swoim obiekcie, czyli nazwijmy to obecnie nazywanym zamkiem. Oczywiście w roku 1288 pojawia się informacja w innym dokumencie, że Jelenia Góra ma swoich obywateli, nie? Czyli inaczej jest, można powiedzieć, jest już miastem w tym okresie. Jelenia Góra jest miastem, nie pisze się tutaj oczywiście co się działo, oczywiście gdzie jest zamek, ale jest to dosyć ważna informacja i na tą datę między innymi co niektórzy w przeszłości powoływali się na tak zwane początki Jeleniej Góry. Obecnie już to chodzi 900 lat, znaczy Jeleniej Góry, no teraz pytanie czy to miasta czy osadnictwa, nie? Na tych, no, znajdujemy rok 1109, ale nie możemy znaleźć specjalnego dokumenta. Powołujemy się na coś, co było gdzieś tam zapisane,
ale wymienieni historycy mówią oczywiście, że ta data może się odnosić albo do zamku, albo może się odnosić do kościoła, czyli daty zbudowania kościoła. No stąd jest tak zwany problem. No i teraz tak, daty związane z Jeleniogórskim zamkiem, czyli to, co znajdujemy właśnie w dokumencie Lindernau. 21 lipca 1291 roku Bolko I na zamku Hintzberg nadaje mieszczanom świnickim przywilej na wybudowanie 32 kramów, czyli właściciel tych ziem przebywa tutaj w Jeleniej Górze, na pewno na swoim obiekcie, czyli na zamku, co tutaj zostało, ale jednocześnie jak gdyby z tego miejsca zarządza swoimi ziemiami, czyli nadaje tutaj pewne prawa mieszczanom świdnickim. A Świdnica, wiadomo, no troszeczkę tutaj pewnej odległości znajduje się od Jeleniej Góry. 16 listopada 1299 roku Bolko I zezwolił, oczywiście tutaj Świdał na budowę nowego młyna w pobliżu zamku. No i oczywiście w tych starych dokumentach znajdujemy tego typu zapis. Czyli na budowę nowego młyna w pobliżu zamku. Ale w tym dokumencie oryginalnym nie znajdujemy informacji, że to akurat dotyczy Hausberg. Natomiast w kronikach, które znajdujemy, w tłumaczeniu niejako wychodziłoby od razu, że oczywiście wydał zgodę, zezwolenie na budowę nowego młyna pod zamkiem zbudowanym na wzgórzu Hausberg, czyli tak zwany dopis, nie? Tego, który tam był pierwszy to umieścił. Są te tego rodzaju wątpliwości. 2 lutego książę Jaworski nadaje swojemu łowczemu Kryczkowi ziemię jedna druga łanu koło zamku w Jeleniej Górze, cirkla, czyli dookoła zamku. Natomiast popatrzymy na samo wzgórze Krzywoustego, no to tam widzimy, że jedna strona to jest, opieramy się o brzeg rzeki, a druga strona jest praktycznie otwarta, nie? Jeżeli dookoła, no to jakoś tutaj coś to w sumie nie pasuje. Albo tłumaczenie błędne, albo coś tam innego się zdarzyło. Nie? Dalej, kolejne właściciele zamku po kolei, czyli to, co znajdujemy w tej chwili w dokumentach i możemy gdzieś tam w pewien sposób otworzyć. Henryk, czyli 1274-1278, najstarszy syn Bolesława Rogatki w historii Śląska. Właśnie ten Henryk zapisany jako Henryk I od tyłu, książę wrocławski. Dalej właścicielem zamku był Bernard Zwindy, za chwilę jeszcze dopowiem więcej. Dalej Bolko I w takim okresie. Beatrycz, żona Bolka I, czyli małżonka. Henryk I Jaworski w tym okresie. Później mamy Bolko II, no i Agnieszka i następnie kończy nam się okres panowania Piastu, a zaczyna się już czeski okres praktycznie, czyli wtedy znika właściciel tych ziem książę, w to miejsce pojawia się starosta, który tutaj zarządza tymi ziemiami w imieniu króla czeskiego. Taka była wtedy prawda. I teraz jak się okazuje, właściciele tych ziem zmieniali sobie te ziemie jak tutaj im to pasowało, co pokazują tutaj mapki. To jest mapka z roku 1248. Oczywiście tutaj dotyczy to okresu panowania Bolesława Rogatki. No, on nie specjalnie się zapisał w dziejach historii tutaj Śląska, ponieważ był niezłym rozrabiaką, mówią. I, no, dopuścił się tutaj wielu niecnych czynów, między innymi przypisuje się Bolesławowi Rogatce sprzedanie tej części ziem Śląska w zamian za najemników. Potrzebował zrobić porządek z braćmi, to sprzedał te ziemię i najął sobie najemników, oczywiście niemieckich, co dalej pokazałem. Ale widzimy, że Bolesław Rogatka zarządza tą częścią, gdzie oczywiście Jelenia Góra znajduje się na tym obszarze. Później, jak oczywiście Bolesław Rogatka dojrzał, no to oczywiście, będąc w wieku podeszłym, z tej części, którą tu za chwileczkę pokażę, z tej części, bo jak widzimy, co się stało. Miał kawał ziemi, a zostało jemu dokładnie tyle. Na tym obszarze znalazła się Jelenia Góra. Pod koniec życia z tej części dla swojego syna wydzielił
część, nazwijmy to, własną i to dokładnie teraz to pokazuje, całą sytuację. Czyli najstarszy syn rogatki w tym okresie otrzymuje we władanie ten obszar. Na tym obszarze znajduje się również Jelenia Góra. Później mamy kolejny okres. Pojawia się Bernard Zwinny. To później mamy co? Śmierć Bolesława Rogatki. No i następuje kolejny podział. Pojawia się Bernard Zwinny. Jak tutaj historycy będący tu na tej sali wiedzą, Bernard Zwinny to wiemy, sprowadził tych niezwiązanych z Ścieplicami w pewien sposób. To niejako tłumaczy tutaj. Dlatego, że Bernard Zwinny zarządzał oczywiście z Lwówka i można wtedy przypuszczać, że co niektórzy nawet twierdzą, że na tym obszarze, gdzie znajdowała się również Jelenia Góra, było utworzone przez krótki okres czasu księstwo lubeckie. Księstwo lubeckie, oczywiście Bernard Zwinny żył krótko, umiera i wtedy właścicielem tych ziem staje się Bolko. Bolko, który znajdował się na zamku, nazwijmy to Świdnicy. Czyli przejmuje cały ten teren. Oczywiście Bolko, który prowadził samodzielną politykę, starał się uniezależnić od króla czeskiego. W każdym razie cały czas dążył do tego, żeby te ziemie jego małego księstwa na początku rozrosły się i praktycznie w roku 1297-6 w wyniku podejmowanych różnego rodzaju działań i zbrojnych, i niezbrojnych udało mu się powiększyć posiadany obszar, tak jak tutaj to widać zaznaczone. Czyli tu mamy ziemię bolesławieckie, część Lwówka, Jelenia Góra, obszar Świdnicki, aż tam po Dymbice. Cały ten obszar znalazł się w jego władaniu. Ale to był Bolko pierwszy. Tu oczywiście Bolko pierwszy umiera, przejmuje po nim zarządzanie tymi ziemiami Agnieszka, czyli jego żona. Nie. Agnieszka tylko Beatrycz. Bo wcześniej tutaj, ja tylko przeskakuję tutaj. Na razie później w czasie panowania Beatrycz ta ziemia dalej jest dzielona na trzy części, czyli mamy tak zwane księstwo jaworskie, gdzie tym księstwem zarządza Henryk Jaworski i na tym obszarze znajduje się również Jelenia Góra. To, co znajduje się na wschód, czyli ziemie zarządzane przez Bernarda, jak i również i kolejnego Bolka, no to są już ziemie świdnickie i ziemickie. Później oczywiście Agnieszka umiera i całe ziemie, a konkretnie całe księstwo i jaworskie, jak i również świdnickie przechodzi pod panowanie króla Czech. Jest to rok 1392. Widzimy, że w przeciągu 100 lat praktycznie sytuacja tutaj polityczna zmieniła się i to dosyć znacznie. Teraz tak, ta mapka pokazuje nam cały układ komunikacyjny, jaki istniał na tym obszarze, obejmujący oczywiście obszar wrocławski, obszar świdnicki, jak i również obszar Jeleniej Góry. To, co zaznaczone jest tymi czerwonymi, mocnymi kropami, to są tak zwane kobory celne. Jest to informacja zdjęta podręcznika pani Nowakowej. Problem był badany wszelakiego, na różne sposoby. W każdym razie tutaj jest tak zwany dodatek wynikający również z analizy własnej, mianowicie układu komunikacyjnego i wiosek, które na tym obszarze istnieją, a konkretnie brałem tutaj pod uwagę daty założenia wioski lub daty dokumentów, w oparciu które możemy ustalić wiek różnej drogi. W oparciu o tę informację możemy następnie otworzyć układ komunikacyjny. Na razie z tego tutaj zapisy wynikało, że dokładnie wynikało, że ten układ komunikacyjny w przeszłości był również często wykorzystywany. Bo teraz tak, trudno sobie wyobrazić jedną rzecz, mianowicie taką, że właścicielem tychże ziem staje się król czeski i ma kontakt tylko z tymi ziemiami poprzez karkonosze. To było praktycznie niemożliwe w okresie zimowym, stąd musiały być stosowane tutaj innego rodzaju obejścia, najbardziej racjonalne, to jest od strony tutaj zachodniej, czyli od strony między innymi tutaj Bielska.
oczywiście komory celne miały to zadanie ściąganie jak największej ilości pieniędzy. Ta mapa to jest mapa własna, zrobiona na podkładzie mapy współczesnej, pokazuje właśnie ten cały układ komunikacyjny. Na tej mapie zostały również naniesione tak zwane obiekty obronne. I tutaj jak przyjdziemy bliżej, to okazuje się, że te obiekty obronne nie były rozmieszczone przypadkowo. W kierunku na zachód znajdujemy zamek w Rybnicy, dalej znajdujemy zamek Starej Kamienicy, tutaj znajdujemy zamek Gryf, dalej tutaj istniał zamek w Świecie. I rola tych zamków to nie tylko była rola obronna, ale jednocześnie kontrola szlaków komunikacyjnych, tak mi się wydaje, i jak to się mówi, robienie na tym interesu, czyli ściąganie, krótko mówiąc, opłat. No i dalej mamy tutaj Jelenią Górę, gdzie również istniał ten zamek. Teraz jeżeli ten zamek byśmy umieścili na wzgórzu Krzywoustego, to jest jak gdyby trochę oddalony od tych, załóżmy, szlaków komunikacyjnych. Bo teraz jak można tutaj było dostać się do Jeleniej Góry od strony zachodniej? Oczywiście dojeżdżamy do Rybnicy. Obecnie znajdujemy drogę tutaj w kierunku na górną część Siedlecina i w dół schodząc, i teraz to widzimy, tu stoi obecnie wieża, pozostałość po dawnym obiekcie, czyli też wieża, co niejako kontrolowała prąd, który tam na pewno istniał, nie? Podobnie, czyli mogła tu istnieć droga w kierunku na Siedlecin, dalej przeprawa przez Brud i w kierunku na północ. Druga droga, odnoga, prowadziła prosto do Jeleniej Góry i na Brud, który istniał na rzece Kamiennej. Jak się można było dostać? No można było dostać się od strony tutaj górnego Siedlecina obecnego, jak i również przez Poduszyn. Też była bardzo dobry układ komunikacyjny i do wykorzystania. Gdzie istniały brody? No tam, gdzie później zbudowano mosty, nie? Czyli most na rzece Bóg tej części, mosty na rzece Kamiennej tej części, i tutaj znajdował się również obiekt, którym był brod. Był brodem, to oczywiście było skomunikowane tutaj z tą częścią. Teraz widzimy, że tutaj niektóre drogi na tych starych mapach komunikacyjnych są zaznaczone wyraźnie i szeroko, czyli można tego przypuszczać, że były często wykorzystywane. Natomiast tu widzimy, że ta część, ten most, który obecnie jest bardzo często wykorzystywany, jest mało tutaj, znaczy drogi dojazdu są mało zaznaczone, nie? Czyli nie są tak często używane. Natomiast ta część dobrze jest wykorzystywana. Czyli tak wygląda cały układ komunikacyjny, czyli teraz co można było zbudować? Tutaj oczywiście doskonałą kontrolę całego ruchu, no bo tutaj faktycznie widzimy, że cały ruch od strony zachodniej ogniskuje się w tej części. Tu były najbardziej dogodne warunki do przeprawy przez rzekę Kamienną i rzekę Bóg. No oczywiście tak jak w dzisiejszym rzeka Kamienna i rzeka Bóg jest praktycznie do pokonania, można powiedzieć, w gumowcach, bo jest taki niski stan, ale były momenty, że praktycznie ta rzeka miała wysoki stan, czego tutaj dochodzi dowodne zapisy w kronikach różnego rodzaju, gdzie pokazane jest, że faktycznie ta rzeka wielokrotnie wylewała. No, największe powodzie to jest rok 1736, duża zanotowana, jest fotografowana, to jest powódź 1897, gdzie praktycznie ten obszar od mostu jak kolejowego, jak jedziemy na Jeżów Sudecki, praktycznie po skarpę pod kościołem Pankrasego, to była jedna wielka woda, czyli jedno wielkie jezioro. Teraz tak, kto mieszkał na tym zamku? No na zamku, w każdym zamku mieszkał burgrabia. I teraz co się okazuje, że praktycznie każde miasto wejdźwigowe miało swój zamek. Wszystkie zamki były zbudowane na obszarze miasta, zamknięte w obszarze tych murami. Na Jeleniej Góry oczywiście mamy zamek na wzgórzu Krzywoustego. Mieszkał burgrabia, na którym ciążyły pewnego rodzaju obowiązki. Jakie obowiązki ciążyły dokładnie na burgrabii jeleniogórskiej? No, dokładnie nie wiemy. Na razie zamian otrzymywał dziedziczne wpływy z tych dóbr, które zwano lennem zamkowym. Oto lenno zamkowe, tutaj toczono spory aż do wieku XVI. To za chwileczkę tutaj dopowiem. Czyli po zburzeniu zamku dalej to lenno zamkowe było, jak to się mówi, brane pod rozwagę i ciekawe komu było przynależeć. Mieszkańcy zamku jeleniogórskiego zapisani w dokumentach, czyli w kronikach. Na pewno pierwszym gospodarzem zamku mógł być jakiś zasłużony rycerz, którego nie znamy. Kiedy ten zamek zbudowano, też dokładnie nie znamy, bo żadne i wykopaliska, i badania tego nie udowodniły.
ale znajdujemy informację w kronice Księstwa Świdnicko-Jabłońskiego, że w 1312 roku na zamku zamieszkiwała szlachetnie urodzona kobieta o imieniu Braksewicz w domu tam i tak dalej. Co to była za kobieta, czy była żoną czyjąś, czy wdową i tak dalej, nic o tym nie wspomina na sobie. W razie jest powiedziane, że zamieszkiwała. Dalej znajdujemy informację, że w roku 1345 rycerz Trin, który zamiast za odstępstwo Lenna Zamkowego miał spowodować, sprawować sądy wyższe w wioskach, no i tu jest akt lenny Henryka Jaworskiego z roku 1345. Jest to akt lenny tuż przed rokiem śmierci Henryka Jaworskiego. Można powiedzieć, że on przed śmiercią, czując, że coś jest w nim nie tak, robił tak zwany porządek w swoich papierach, no i różnego rodzaju zapisy dokonywał, żeby tutaj, no, to co tutaj znajdujemy. Dalej, rok 1346. Burgrabia Rechwinkel, jest to dokument Karola IV, jest to również, ten dokument jest dostępny w kodeksie dyplomatycznym, pełna treść jego. I dalej, później w tych kronikach znajdujemy informację, że na wzgórzu o takiej nazwie, ale tutaj jest wyraźnie napisane, że w roku 1346 istniał burgrabia o takim nazwisku, czyli mieszkał na tym zamku i sprawował pewnego rodzaju funkcje. Nie? Dalej mamy rok 1370-1380, na zamku zamieszkuje burgrabia Hans Nitsch. Dalej kolejny rok, tutaj jest znane nazwisko dla Kotliny Jeniebuskiej się pojawia, czyli burgrabia Piotr Schott akurat, obecnie później nazywany Schott. Dalej mamy rok 1408, burgrabiami byli przedstawiciele rodu Nitsch. Dalej kolejny rok, czyli kolejny z tego samego nazwiska. No i mamy rok 1433. I rok 1423. Rok 1433 to jest okres wojen husyckich. Ziemie jeleniogórskie, ziemia jeleniogórska była najeżdżana również przez wojska husyckie. Miasto, jak i również zamek był oblegany we wrześniu przez 3 dni, rok 1423. W razie miasto nie zostało zdobyte przez wojska husyckie, ale w roku 1433 i burmistrz miasta, jak również mieszczanie miasta wystąpili wnioskiem do starosty Świdnickiego, który tutaj sprawował władzę w imieniu króla Czech, o wykup i zburzenie zamku. Taką zgodę uzyskują, no i potem dalej w zapisach kronikarskich nie znajdujemy, w którym momencie ten zamek został zniszczony lub no po prostu się z nim stało. No. A, 13, 14, 18, 19 września. To jest to, o czym tutaj mówiłem. Nie będę się na tym zatrzymywał. Dalej, kolejne informacje. To jest rok 1475. Jest informacja, że na wzgórzu istnieje budynek mieszkalny, którego właścicielem jest rycerz. O nazwisku tutaj podany. Na wzgórzu jakim? Nie mamy pewnej informacji, nie ma tego w dokumencie zapisanego. Ale w roku 1598 kończy się niejako historia zamku jeleniogórskiego, gdzie cesarz Rudolf II nadał miastu dom o nazwisku, o takiej nazwie. Nazwę wiemy, z czego się wywodzi, od burgrabiego, który tam mieszka w roku 1375, czyli 200 lat później, na zboczu wzgórza zamkowego, będącego dotychczas posiadaniu Rady Miejskiej na zasadzie zastawu, żądając przy tym zapłaty w wysokości 2125 dolarów. Cesarz Rudolf był też również zainteresowany w pozyskaniu jak największej ilości pieniędzy. Sprzedawał prawa, sprzedawał tamto i tak dalej. Dążył do tego, żeby między innymi mieć bogaty, dobrze wyposażone wojska, jak i również bogaty skarbiec, różnego rodzaju dobra. To między innymi dobra pieniężne. Stąd za wszystko też trzeba było między innymi płacić. Na tym się kończy część pisana historii wzgórza domu na wzgórzu, czyli powiedzmy umownie dawnego zamku jeleniogórskiego. Ale w innym dokumencie, czyli już nie w kronice, nazwa tego dokumentu tutaj jest wymieniona, to jest rok 1857,
7, strona 179, punkt 10, znajdujemy informację, że na Hausbergu, w pobliżu Jelnej Góry, miały istnieć jakieś kopanie srebra. Nie? Teraz pytanie, gdzie? Nie? Bo ja tam nie znajduję tego, chociaż kierunek tu na zachód znajdujemy dawny kamieniołom i ewentualnie na tej samej górze, idąc dalej, w kierunku Siedlęcina również znajdujemy stare kamieniołomy, gdzie najprawdopodobniej może były podejmowane próby pozyskiwania tego srebra. No nie ma tych śladów i może to niejako wywiązało się z tak zwaną historią Kiliana, który żył w wieku XVIII, który gdzieś tam znajdował jakieś skarby, a oczywiście tu nie zginął w Nowy Rok, tak w zboczach Góry i Siodły. Teraz tak, w oparciu o czytane informacje, nie jest do końca jasne, gdzie był zbudowany zamek. Oczywiście ci, którzy opisywali lokalizację zamku, powołując się na stare dokumenta, w których nie było napisane, że na Hausbergu, w tekście umieszczali, że zamek był zbudowany na Hausbergu. Oczywiście nie było badań naukowych zrobionych, stąd możemy zadać pytanie, gdzie był faktycznie zbudowany zamek. Nie? Autorzy kronik wskazują na górę domową, Hausberg, obecnie wzgórze Bolesława Krzywoustego. Czy to było tak? Trudno nam powiedzieć. Nie? Dalej, jest również historyk, profesor nazwisku Eisenman, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jest autorem książki Kodu Genetycznego Miasta z roku 2009. Natomiast on dokładnie lokalizuje zamek w obrębie murów, tam gdzie istnieje brama zamkowa. Tam gdzieś w tej części wskazuje, że najprawdopodobniej mógł być zbudowany wzorem innych miast, również zamek jeleniogórski. Nie? Czy tak było? No nie wiemy, bo nic nam nie pozostanie. O Henselu tutaj mówiłem, że powołując się na to, co zapisane w królicy Cellera, ma pewnego rodzaju wątpliwości. Bardziej szanuję to, co zapisał Winder. No i tutaj podaję przykład, załóżmy, że zbudowany zamek był zamek tak zwany jeleniogórski. Zamek jeleniogórski bez wskazania dokładnej jego lokalizacji, chociaż bo gdzieś pod koniec wieku, rok 1380, który tam pojawia się informacja, że niby na Hausbergu został zbudowany. On tutaj oczywiście, ta grafika pokazuje nam sytuację, że zamek załóżmy zbudowany na wzgórzu Krzywoustego. Ale można tutaj to zadać sobie pytanie, że zamek stał na wzgórzu Krzywoustego, to pytanie, a skąd brali wodę do życia? Nie? To jest góra, skała, na tej górze nie znajdujemy studni, bo ja do tej pory nie znalazłem. Nie znalazłem odpowiedzi na to, gdzie ta ewentualnie studnia mogła się znajdować. Jeżeli tak, to musiała być głęboka. Natomiast co się okazuje? No to były cysterny, ale tutaj nie ma nic. Tu nie ma nic, dokładnie. Nic nie znajdujemy. Jest skała, można byłoby tam coś bliżej, no nie wiem. To był tak zwany temat ewentualnie do zbadania, do dania odpowiedzi, że tak faktycznie było. Na Chojniku to wiemy, że tak i ten problem był w ten sposób rozwiązany. Dalej. Jest kolejna jeszcze uwaga, że opisy znajdowane w kronikach nie pasują do topografii terenu przylegającego do wzgórza Bolesława Krzywoustego. Mam tutaj opisy dotyczące położenia ogrodów, młynów i folwarków. W tych kronikach jest napisane, że to i ogrody, i młyny znajdowały się dokładnie gdzieś tam pod wzgórzem Krzywoustego, a szczególnie młyn nowy. Nie? Młyn nowy to jest dokładnie w tym miejscu, znajdował się, gdzie obecnie znajduje się Anilus. Nie? Czyli jakoś to nie po drodze było. Chyba, że piszący kronikę rozumiał to w ten sposób, że pokonywaliśmy rzekę kamienną bliżej Cieplic, następnie przez Nowy Młyn udawaliśmy się w kierunku na wzgórze Krzywoustego, co trochę bardzo mało logiczne było. Czyli tak zwane położenie ogrodów. Ogrody też w dużej ilości występowały w otoczeniu zamku. No nie pasuje to w żaden sposób do topografii na wzgórzu Krzywoustego. Kompletnie. Dalej folwark. Pytanie gdzie? Niektórzy lokalizują ten folwark po drugiej stronie rzeki, obecnie Bów, tam gdzie znajduje się w tej chwili mechanik. Nie? Ten obszar no niby by się pasował, ale to jest zawsze po drugiej stronie rzeki.
Dalej, co jeszcze związane jest z zamkiem w tym okresie? Znaczy, jak pisał i Massone, i szczególnie później ten Linder. Informacja o kaplicy świętego Wolfganga, która miała gdzieś znajdować się w pobliżu zamku. Później oczywiście ta kaplica zniknęła z tego obszaru. Niektórzy umiejscawiają tą świątynię na wzgórzu noszące obecnie, no, kiedyś nazwę Krausberg, czyli Krzyżna. W czasach nam współczesnych na tym wzgórzu nie znajdujemy żadnych śladów, nic, żadnych. Natomiast na starej mapie, tej mapie administracyjnej i pól łąk tych otoczenia Jeleni Góry, faktycznie znajdujemy tam krzyż. To może być pamiątką po dawnej faktycznie mapie. Nie? Ale tutaj chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mianowicie, to się rzuca w oczy. Jeżeli weźmiemy ulicę Konopnickiej i oś tej ulicy przedłużymy w kierunku ulicy Kamiennej, to okazuje się, że osie tych dwóch ulic dokładnie się pokrywają. To niejako mogłoby sugerować, że to jest pozostałość po dawnym układzie komunikacyjnym. Dokładnie na tym samym kierunku. Te dwie ulice leżą. Ulica Bolesława Chrobrego opiera się o rzekę Kamienną. Tutaj istniała przeprawa brodowa. W tej części istniał folwark. W tamtej chwili, jak idziemy tą część tam, powiedzmy, gdzie dawniej znajdował się folwark, bo tam znajdujemy teren wyrównany, wysokie, porządne drzewa tam rosnące. Czyli jest to pozostałość po dawnej jakiejś tam budowie. Mówimy, to był folwark. Dziwne jest tutaj to łukiem zakończenie tej przebiegu rzeki Kamiennej. Dalej zamkiem są związane ogrody. Historia ogrodu uwiana jest legendą. Praktycznie obecnie jesteśmy w stanie wskazać miejsca, gdzie znajdowały się sady ówczesnej Jeleń Góry. O tym, że istniały na obszarze ogrody, dowiadujemy się z aktów prawnych, które wydał Henryk Jabłowski. 7 sadów tam miało się gdzieś znajdować w otoczeniu danego zamku Jeleniogórskiego. Folwark, po istnieniu folwarku w pobliżu wzgórza zamkowego ma dowodzić kolejny akt prawny wydany w roku 1380, podpisany przez księżnę Agnieszkę, już wtedy królową Czech, zgodnie z którym Gottschalk dokonał zakupu folwarku w pobliżu zamku. No i teraz gdzie ten folwark był, czyli pytanie konkretne. Jeżeli mamy wzgórze Krzywoustego, to trudno to coś zlokalizować. Natomiast już mówimy, patrząc w kierunku na południe, to tam znajdujemy obszar, gdzie praktycznie udało mi się znaleźć trochę skorup, nie? To mogłoby sugerować, że może to jest pozostałość po starym, nazwijmy to, folwarku. Młyny. I tu jest tak zwany historia młyna, młyn nowy, nie? W starych dokumentach z roku 1299 Bolko I zezwala oczywiście Tyjedowi do na budowę młyna pomiędzy miastem a zamkiem, jak jest zapisane w aktach, pomiędzy miastem a zamkiem. A nowy młyn to jest dokładnie teren, tam gdzie obecnie znajduje się Anilus. Stąd w naszych kronikach czasami mamy znak zapytania. Nowy młyn, pytanie gdzie? Czy to był młyn dolny, czyli młyn dolny budowany tutaj, czy to jest młyn nowy zbudowany tutaj, nie? Młyn dolny, gdybyśmy sięgnęli do czasu średniowiecza, ja bym osobiście nie budował, bo to teren obecnie nazywany zalewowy. Teren do zalania praktycznie, bo rzeka Kamienna i rzeka Bóg w okresie dużych opadów, a szczególnie latem, gwałtownie zbierała i praktycznie ten teren był niedostępny. Cały ten tutaj dokładnie obszar. Więc na pewno był młyn ten i młyn jeszcze tak zwany górny, położony tutaj na wysokości kościoła Pankracego. No i teraz przyjmując założenie, że faktycznie w roku 1002 istniała tutaj na tym obszarze osada, to gdzie byśmy zbudowali osadę? Według mnie budować najbardziej dogodne warunki do zbudowania osady targowej i do kontroli przejścia przez rzeki znajdowały się dokładnie tu, na tym obszarze. I co niektórzy twierdzą, że najprawdopodobniej to była tak zwana Jelenia Góra Stara, nie? Jak popatrzymy na stare mapy, to na tych starych mapach znajdujemy na przykład Lubań Stary, Jawor Stary i gdzieś najprawdopodobniej musiała najpierw być zbudowana Jelenia Góra. Jelenia Góra, znaczy w czasach panowania nazwijmy to Bolesława Chrobrego, może mieszka, ale dokładnie tam, gdzie była woda, gdzie można było kontrolować te rzeki. Później nastał nowy okres prowadzenia tak zwanej akcji osiedleńczej, czyli mamy rok 1260,
na obszarze niemieckim wielki głód i wtedy mamy akcję osiedleńczą, czyli ściąganie osadników. I nowi osadnicy oczywiście budują miasto, można przyjąć takie założenie, tutaj w tej części, gdzie obecnie znajdujemy miasto. Zgodnie ze wzorem i modelem, który był stosowany powszechnie gdzie indziej. Oczywiście bardziej aktywna grupa społeczna, która tutaj zaistniała na tym obszarze, powodowało to, że ten obszar utracił znaczenie, praktycznie pozostały tylko drogi, które tutaj istniały. Natomiast miasto tutaj znajduje dogodne warunki do tego, żeby zbudować umocnienia, no i oczywiście pozwolić rozwijać się miasto. Tak to by wychodziło. To jest miejsce przed nami, czy sam człowiek? Tak, tu jest Anilux. Anilux, cały ten obszar. Jak popatrzymy na zdjęcie satelitarne, to jest dokładnie. To w tej części tutaj znajdujemy obecnie przejazd w kierunku na Zgorzelec. Tutaj pod nocy. Tu jest stara droga, tu jest też dawny układ komunikacyjny. No i powiązanie w prawo i w lewo. No i tutaj tak zwana grafika, czyli pokazująca załóżmy średniowieczną Jelenią Górę. W tle oczywiście zamek na wzgórzu Krzywoustego. No i teraz to miasto jest otoczone pojedynczym murem. Wewnątrz zabudowa drewniana, z tyłu za budynkami jakieś tam nazwijmy to pola, gdzie pola nie znajdują się jakieś tam komórki, trzymano zwierzęta, wykopano studnie, zorganizowano tak zwane wychodki, wszystko w jednym miejscu na jednej kupie. W razie jak zbudowano miasto, w części centralnej znajdował się rynek, oczywiście w pierwszym momencie nie było ratusza, nie było rady miasta. Panował tutaj wójt, tak zwany dziedziczny, później oczywiście miasto wykupiło prawa, stąd później pojawił się ratusz, najpierw gdzieś ratusz właśnie z boku, później części centralnej ratusza i ratusz ten stary, później wybudowany, uległ zapaleniu w roku 1739 i obecnie mamy nowy ratusz, a już ratusz pruski. No tak można sobie wyobrazić dawno Jelenią Górę, w czasach średniowiecza, czyli układ komunikacyjny bez zmiany. Tutaj jest pokazana nowa sytuacja niejako. Powiedzmy, przyjmując założenie, że zamku nie było na wzgórzu Krzywoustego, a zamek mógł powstać tutaj na tym kierunku przeprawy na rzece Kamiennej, to się okazuje, że tutaj na tym kierunku istnieją dogodne warunki do tego, żeby tam faktycznie zbudować obiekt obronny, jak i również w tej części zbudować osady. Dlaczego? Dlatego, że od wzgórza nazwijmy go obecnie, kiedyś nazywanego Szańce Szwedzkiego, mimo strony ogródków działkowych, tam płyną dwa porządne cieki wodne. Dwa cieki wodne, które mogły zasilać tą część wodę i stwarzać warunki do życia. Cały teren to jest teren dogodny pod różnego rodzaju uprawy, jak i również zbudowania umocnień w oparciu o rzekę Kamienną, gdzie tam mamy właśnie tą część taką łukowatą. To są tylko delegacje i teorie. Ale wtedy co umożliwia? Umożliwia to nam pełną kontrolę ruchu na tym obszarze, nie? W kierunku wschodnim i zachodnim. Tutaj oczywiście mogły istnieć tak zwane pierwsze obiekty, później mamy tak zwane drugie miasto, czyli miasto Iwnowa. No tutaj oczywiście mamy już późniejszy okres, czyli panowanie szwedzkie, tylko czeskie. W ręku części centralnej pojawia się ratusz. Miasto inaczej zarządzane, istnieje zagrożenie wojną z Turkami, miasto utrzymuje drugi pas murów obronnych z bastejami wokół miasta. No i krótko mówiąc, całe życie tutaj kwitnie. Oczywiście miasto jest dalej tutaj drewniane, spaliło się raz przez przypadek, bo piwowarzy one zaproszyli ogień i spaliło się jawne miejsce w Lipcu. Dalej tutaj innych map, które pokazują całą sytuację, znaczy na ten okres praktycznie, bo wiemy, że Jelenia Góra była wtedy w księstwie jaworskim, to jest granica księstwa jaworskiego. Ciekawostką jest to, że granica południowa księstwa jaworskiego biegła za Karkonoszami, nie grzbietem Karkonoszy, tylko za Karkonoszami, ale to wtedy nie miało znaczenia, bo to było i tak jedno wielkie państwo Habsburgów, więc tutaj nie było sporu tak zwanego granicznego. To mapka pokazuje cały układ komunikacyjny. To jest księstwo jaworskie, przylegające dawne księstwo świdnickie. No i widzimy, jaki tutaj układ w tym okresie panował i cały układ komunikacyjny, któryśmy też
okresie istniał. Teraz nie, pracuję do układu komunikacyjnego, to praktycznie można, takie z góry założenie i to prawie że stuprocentowe, że układ komunikacyjny, który wykształcił się w okresie średniowiecza, on praktycznie bez zmiany istniał na tym obszarze do wieku XVIII.